Siema internet, z tej strony Szaman z ekipy Tajagotne, po drugiej stronie kamery Bart, siemasz Bart. Siema. Zapraszam Was na odcinek poradnika RPG. Dzisiaj ze mną jest Szymon, jeden z naszych patronów. Cześć Szymon. Cześć. Nakręcimy dzisiaj odcinek o bohaterach, graczy, złoczyńcach. Czy złoczyńcach, bohaterach, graczy. Złych bohaterach, graczy. Złych bohaterach, graczy. Niekoniecznie złych graczy. Poruszymy temat, jak poprowadzić sesję takim złym bohaterom, czym przede wszystkim jest to zło, ponieważ nie jest tak jasne do zdefiniowania. Może zacznijmy od tego właśnie, ten problem taki tworzenia złych bohaterów, ponieważ przeważnie gracze myśląc, tworzę złego bohatera, no to robią takiego złego skurwysyna. Wszystkim podeżne gardła, wszystkim będę zabijał i tak dalej. No tak, są jakby różne typy zła. Tak jak wspomniałeś, i rzeczywiście to jest typ taki najbardziej, według mnie najbardziej nudny typ zła, czyli po prostu jestem totalnym złym, takim chaotycznym złym bohaterem. Wszystko, nic mnie nie interesuje, nic nie ma dla mnie znaczenia, nic nie ma dla mnie wartości. Przejaskrawiony 100% po jednej stronie, najbardziej czarny charakter, jakiego można sobie wyobrazić. Tak. A nikt nie zadaje sobie pytania, dlaczego on taki jest, co go do tego skierowało. Czasami, kiedy spojrzymy na jego motywację, zaczniemy go powoli rozumieć, tak? To jest człowiek, który popadł w szaleństwo, bo coś tam. To jest człowiek, którego zmusiła do takiego bycia sytuacja życiowa, to co on przeszedł. Ale tak jak wspomniałeś wcześniej też, ważna według mnie jest motywacja. To nie tylko chodzi o budowanie złych bohaterów, ale ogólnie o budowanie ciekawych bohaterów. To co bohater chce osiągnąć? Jaki jest jego cel? Po co to w ogóle robi? Bo bycie złym jest jakby tylko narzędziem do osiągnięcia tego celu. Być może pewnego rodzaju efektem wychowania, tak jak powiedziałeś, jakieś traumy, ale zło, które ma cel, staje się dużo ciekawsze, a jednocześnie czasem dużo straszniejsze. Tak, i po stronie bohaterów, i po stronie teoretycznie wrogów, przeciwników, tak samo. Tak jest, kiedy tworzymy bohatera niezależnego. Dlaczego ten kapłan Bala został, ten człowiek został kapłanem Bala? Dlaczego on morduje ludzi? A raz na 10 dni komuś podżyna gardło. Dlaczego ten ktoś chce wyciąć wszystkie wioski w pień? Chce potopić wszystkie dzieci i spalić wszystkie chaty. I tutaj kłania się ten motyw motywacyjny, tak? Kiedy spojrzymy na bohaterów graczy, bo w ogóle na bohaterów jakichkolwiek, nie zawsze zły jest w 100% tak zły, jak chcieliby go widzieć jego przeciwnicy. Weźmy tutaj na przykład z popkultury taki przykład, film, świetny western, Dobry, zły i brzydki. Mamy tam trzech bohaterów. Dobrego, złego i brzydkiego. Dobrego, złego i brzydkiego, tak? Jeżeli spojrzymy na nich, tak naprawdę każdy z nich jest zły i każdy z nich jest jednocześnie dobry. Tytułowy dobry, zagrany przez Clinta Eastwooda, bezimienny, na którego mówią Blondas, on jest zły. Mimo że został nazwany jako dobry. On jest zły. Dlaczego nie jest zły? On robi w konia sprawiedliwość, oddając złoczyńców i później ich uwalniając, żeby oddać tych złoczyńców w innym mieście. Tak. Bo to być może powinniśmy zacząć w ogóle na sam początku od tego, jak my rozumiemy definicję zła. Tak? Bo definicja zła jest, zło jest tym, co ogół uznaje za złe. Tak. I tak jak wspomniałeś, każdy zły i tak samo bohater teoretycznie zły, będzie miał swoją jakąś wewnętrzną moralność, w myśl której on będzie usprawiedliwiał swój czyn. Dlatego tak ważny jest cel. Bo skoro ten bohater zna swój cel, to on powie, ja zabijam tych ludzi, bo daję im też szansę spotkać się z Balem, który jest moim królem wcześniej i też mam jakąś konkretną misję, która według mnie ma sens, jest potrzebna, jest ważna. Albo dla mnie, albo dla większego ogółu, dla kogokolwiek. Thanos Avengersów w swoich oczach był dobry. Chciał uwolnić świat od zniszczenia, od nadmiernego wykorzystania surowców naturalnych. Nierównowagi. Chciał wprowadzić równowagę, tak? Której według niego brakowało. Wracając jeszcze do popkultury, czy nawet nie popkultury, do historii. Al Capone, gdy go złapali, też stwierdził, że ja tylko chciałem ludziom dać przyjemność. To, że ja tam zabijałem, to tam nieważne, bo moim celem było zapewnienie im rozrywki w czasach prohibicji. Mhm. Ja im po prostu dawałem się bawić. No dobra, teraz pojawiają się tego typu pytania. Co, kiedy zabijasz tylko złych ludzi? Jesteś mordercą z punktu widzenia prawa. Z punktu widzenia dobrych ludzi, no zabił
czy kogoś, kto mordował, zamordował tyle osób. Kto był takim złym bydlakiem, skrzywdził tam jakieś... I nagle społeczeństwo tą złą osobę usprawiedliwia, ale z punktu widzenia praworządnego... Moralności ogólnej. Moralności praworządnego dobrego, ta osoba jest zła. Jest... Tak, jest zła. Jeśli robisz coś, co ogół społeczeństwa uzna za moralnie poprawne, teoretycznie jesteś uznany za osobę złą. Niby tak. Tylko że społeczeństwo przyklasi. Tak, zamordował tam jakiegoś, nie wiem, pedofila, tak? Zginął i o, nie? Należało mu się. I wszyscy powiedzą, pokiwają głowami, no okej, okay, społeczeństwo to zrozumie. Tak. Ale kiedy znowu za złą osobę mogą uważać osobę, która jedynie schwyta złego, no on będzie się miał dobrze w tej celi więziennej, tam mają telewizor, siłownię i wesoło i radośnie, nie? Tak, no patrząc na przestrzeni historii też różne te definicje były, w zależności od tego, kto definiował prawo, kto uznawał prawo, różne rzeczy były uznane za właściwe, a inne za złe, więc to jest zmienne. I tak samo dlatego nasz bohater, jeśli go stworzymy, jeśli go zbudujemy, też powinien ten koncept oddawać, czyli powiedzieć ok, ja rozumiem, musimy znać świat, w jakim gramy, nie? Jakie tam są normy, mówimy, skoro ja występuję przeciwko tym normom, no to tak jak powiedzieć, muszę mieć cel i wiedzieć, dlaczego to robię, dlaczego tak postępuję. Przede wszystkim należy, kiedy mistrzu gry pozwolisz swoim bohaterom, swoim graczom zagrać złymi postaciami, musisz z nimi zdefiniować, jakie złe chcą być. Bo mogą być złe, ale dla siebie dobre. Tak? Jesteśmy czterema braćmi Daltonami z tak. Lucky Luke'a i wobec siebie jesteśmy dobrzy. Czyli nie robimy sobie na złość, nie krzywdzimy siebie nawzajem. Ale mogą być tak źli, że w pewnym momencie, kiedy osiągną cel, przykład tutaj był sojusz Shang Tsunga i Ermaka w Mortal Kombat, osiągnęli cel i nagle musieli stanąć przeciwko sobie, żeby o ten cel zawalczyć. Dlaczego ja mam się dzielić złotem z tymi trzema ludźmi, których nie szanuję, kiedy mogę ich zabić i wziąć dla siebie całą nagrodę? Tak, tutaj poruszasz ciekawy element, który też jest związany z moralnością. Skoro jestem zły, czy właśnie jestem zły wobec moich najbliższych też? Czy jestem zły tylko jakby na zewnątrz tego mojego najbliższego kręgu? Ale to na co zwróciłeś uwagę, jest bardzo ciekawe i na co musimy zwrócić też widzą uwagę, jest to, że jeśli chcemy grać kampanię złymi bohaterami, powinniśmy to wcześniej ustalić. Wszyscy powinni być z tym ok, bo granie złymi bohaterami w myśl ogólnie pojętej moralności, jaką się na co dzień posługujemy, no może poruszać tematy, z którymi nie wszyscy czują się ok, czyli zabijanie teoretycznie niewinnych ludzi, którzy wiemy, że nie mają nic na sumieniu, jakieś mordy, być może inne zachowania, z którymi nie wszyscy będą czuli się ok. I dlatego powinniśmy ustalić wcześniej, że gramy tak. Kolejny motyw, o którym wspominałeś, na przykład granie przeciwko członkom drużyny, czyli na przykład robimy, ja teraz was zdradzam i chcę was zabić. Warto też wcześniej ustalić, czy na coś takiego się zgadzamy, czy nie. Zgadza. Może być tak, że cała drużyna będzie dobra, ale jeden z graczy będzie zły i on mnie to ukrywał przed nimi. I na samym końcu on jest agentem Darimów, agentem, nie wiem, Czarnego Słońca, czy jakiejkolwiek grupy na świecie, która jest zła. Na samym końcu ich zdradzi, jest w kartelu cyberpunkowym i gra z policjantami. Tak? To może być zaskoczenie, ale nie zawsze miłe zaskoczenie dla twoich współgraczy, więc teraz... Zależy, tak? Tak, gdybym ja prowadził taką kampanię, to bym wcześniej graczom może nie powiedział, że na przykład ten kolega będzie zdrajcą, ale powiedziałbym, że w tej kampanii może pojawić się w drużynie zdrajca. Zasiałbym taką niepewność, nie powiedziałbym, że to się stanie, ale jeśli brałbym taką ewentualność, to bym powiedział po prostu, może pojawić się w tym zespole zdrajca. I teraz... Nie wiem, który z was to może być. I wtedy oni sami mogą nawet zacząć odgrywać pewną nieufność względem siebie, bo oni wiedzą, czy czasem ten kolega nie jest zdrajcą. Oni wiedzą, że coś się wydarzy, więc jakby zdobywam ich akceptację na taki numer, ale nie mówię im jasno, to będzie Janek. Chyba, że macie jakąś stałą drużynę, z którą gracie od lat i ustalacie, tak? Na co się godzimy, tak? Na możliwość zdrady w drużynie. Dla nas najważniejsza jest dobra zabawa, dobra historia, więc jak ktoś nas zdradzi, okej, jest to fajny element historii, kiedy na końcu wszyscy zostaną przez niego wystawienie. Tak, wiadomo, jak już masz drużynę, z którą grasz długo, to wiesz mniej więcej, gdzie są te granice, które można przekroczyć, których raczej tam nie warto przekraczać, kto co lubi, jakie sesje możemy zagrać wtedy niektóre numery możesz zrobić bez wcześniejszego mówienia, ale mówię, to może być momentami śliski temat, warto to pamiętać. I teraz motyw, który kiedy moi gracze
grałem od lat, chcieli zagrać złymi postaciami. Mhm. Najpierw poprosiłem ich, żebyśmy dokończyli sesję dobrymi postaciami, gdzie pokazałem im różne aspekty tak zwanego zła. W sumie mówiłem o tym z Michałem Celkę w życiu na ekspie kryminały. To znaczy, jeden z nich był paladynem Tyra. Ścigali koniokrada, nasłani przez hrabiego. Gonili go i nagle się okazało, że to jest jakiś tam biedny staruszek, czy biedny człowiek, który ukradł konie od hrabiego, żeby mieć lekarstwo dla swojej córki, dlatego że jest chora na zarazę, na którą zmarła już jego żona. Tak. I nagle ci go dopadli w tej jego chacie, już rozwiązali wszystkie te tropy, wyśledzili go wszystko i tak dalej, dopadli go w tym jego chacie i widzą, i on nad tym leżem swojej chorej córki z tym lekarstwem. I w tym momencie oni super nagrodę mieli ogromne za to. I w tym momencie krasnolud, który był najbardziej chciwą, skąpą postacią tej drużyny, mówi do tego paladyna Tyra: jak my go wystawimy hrabiemu, to ja się do ciebie nie odzywam już do końca życia i sobie wędruj sam. Były takie momenty, że pokazywałem, dlaczego ten zły jest zły. Wieśniakowi hrabia na polowaniu postrzelił z kuszy syna, syn zmarł. Wieśniak się zemścił, zabił hrabiego i złego sędziego, który ukarał, który wypuścił tego hrabiego. I te aspekty zła poprzez motywację postaci, kiedy nagle ci bohaterowie mówili: kurczę, no w sumie to ja bym zrobił tak samo, jakby mi ktoś zabił moje dziecko na polowaniu, postrzelił je z kuszy i później wyszedł wolno, śmiejąc się w twarz, dlatego że ma taką pozycję, no to ja bym też tego hrabiego i tego sędziego samym go zaszlachtował. Polecam wam taki film, nie wiem czy widziałeś, Michel Kochlas. Nie widziałeś go. To jest o kupcu, któremu hrabia zaprzyja przez jego ziemię, zabiera konie. Kiedy kupiec chce się poskarżyć tam księżnej za to, że zostają mu zabrane konie, ten kupiec wysyła swoją żonę, która zna księżną, ten hrabia załatwia, że jego żona zostaje zabita i ten załatwia powstanie. Z punktu widzenia prawa kupiec jest zły. Z punktu widzenia widza bohater jest zły. Ale widzi go tego kupca, widzi jako widz, widzi tego kupca jako dobrego, dlatego że widzi tą historię od samego początku. Czyli kiedy ta żona zostaje zabita, kiedy on przejeżdża przez tę ziemię. Ale gdyby widział go od momentu zrobienia rebelii przeciwko prawowi temu hrabiemu, no to by się zastanowił, no prawdopodobnie kupiec jest zły. Tak. To takich historii jest wiele, które oglądamy. Zazwyczaj to są historie takie częściowo o bohaterach, tak? Robin Hood? Zły. Batman? Zły. Janosik? Też zły. Mimo że robili dobrze, tak? William Wallace? Oni wszyscy byli źli z punktu widzenia prawa. Z punktu widzenia prawa. William Wallace w Braveheart występuje przeciwko władcy, przeciwko królowi angielskiemu. Mówi, że my od teraz chcemy być wolni. To kim jest zabójca, który zabija złych policjantów skorumpowanych? Z punktu widzenia prawa on jest zły, z punktu widzenia moralnej społeczności, na której ciążą ci policjanci. Okej, no rozumiemy go. On nam pomaga. Postępuje źle, ale jest to uznane jakby za sprawiedliwość, tak? Jakby wymierzanie jakiegoś sądu. Ojca chrzestnego wszyscy uważali za dobrego. Wszyscy w jego okolicy. Ponieważ rodzina, jego rodzina. Jego rodzina. Ogólnie pojęta. Którzy mu podlegali, tak jest. A prawo uważało go za gangstera. Tak. I wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę to jest bardzo niewyczerpany temat. Wydaje mi się, że granie drużyną złą może być ciekawe. Trudny jest taki motyw, o którym wspominałeś, gdzie na przykład jeden z członków drużyny jest zły. Bo tutaj wydaje mi się, że to trzeba się. Potrzeba dobrego gracza i dogadanej drużyny, żeby to dobrze zrobić. Bo łatwo można to popsuć. Skoro jeśli większość drużyny jest dobra, a jeden z nich jest zły. Miałem takie sytuacje w grupie, gdy ktoś próbował grać, powiedzmy, postać nakierowana w kierunku złym. Często to zgrzytało, bo w takiej sytuacji, gdy jest się otoczony dobrym postaciami, jednak ten zły gracz musi działać bardzo subtelnie. Tak jest, musi robić dobro do pewnego momentu, kiedy będzie mógł ich wystawić. Tutaj wróćmy do tego westernu Dobry, Zły i Brzydki. To było trzech złoczyńców, z których dwóch musiało ze sobą współpracować za każdym razem. Najpierw po drodze był Blondie i Elivala grający Tuco Benedito, Pacifico, Juan Maria Ramirez. A później był Blondie współpracujący z granym przez Lee Van Cleef'a Angel Eyes, Anielskie Oczka. Za każdym razem te sojusze były dwóch złych, musi łączyć jakiś cel.
chcemy znaleźć złoto. Ty wiesz, gdzie to złoto jest, ja wiem, w którym grobie zostało zakopane. Tak. Więc wspólny cel złych postaci może sprawiać, że no, nie możemy się pozabijać jeszcze teraz, bo tylko razem damy radę ten cel osiągnąć. Tak. A jak już go osiągniemy, to później to... Mamy ten Mexican standoff, tak? Trzech kowbojów, których mogą trzeba rzucić się do kart. Tak. Ciekawe jest postawić graczy, zmusić graczy do nietypowego sojuszu. Na przykład mamy złych bohaterów, oni mają jakoś swój cel, tak już wcześniej powiedzieliśmy, próbują coś osiągnąć, no i ktoś im stoi na drodze. Stoi im na drodze jakiś tam strażnik, czy strażnik prawa, strażnik dobra, który próbuje ich powstrzymać, albo ich ściga. I on jest tym ich głównym przeciwnikiem przez część kampanii, ale potem na przykład pojawia się ktoś inny. Bardziej zły? Bardziej zły. Albo na przykład ten strażnik zostaje wrobiony w jakiś temat i wie, że gracze mogliby teoretycznie mu pomóc się oczyścić zarzutów, bo oni go znają. To często jest tak, nie wiem, Batman, Joker. Czasem się zastanawiasz, czy oni chcą naprawdę się pokonać, czy może nie chcą się pokonać, bo jakby jeden uzasadnia istnienie drugiego. Dopóki jest Joker, potrzebny jest Batman. I w drugą stronę Batman istnieje, dlatego że chce pokonać Jokera. Tak, jeśli pokona Jokera, to jakby straci jego rolę, straci rację bytu. Więc tak samo jest jakby z tym naszym strażnikiem i z tymi graczami. Być może oni nagle, ten strażnik chwili powie, staliśmy po drugiej stronie barykady, teraz ja potrzebuję waszej pomocy. I co wtedy? To może być ciekawy motyw, temat na przygodę. Motyw z drugiej części Predatora, kiedy grany przez Danego Glovera Harrigan przychodzi do jamajskiego gangu króla Williego pomocy przed czymś bądź kimś, co zabija jego ludzi i ludzi killa. Ten mówi, obaj straciliśmy ludzi. Ta. Najpierw zabiłem twoich, teraz moich. Musimy wejść w sojusz. Może być tak, że bohaterowie twoi graczy, nie wiem, jeden z nich ma, nie wiem, gdzieś tam babcie, powiedzmy, w jakiejś wiosce. I ta wioska jest napadana przez bandytów jakichś. Panowie, musimy pomóc wieśniakom, tam moja babcia mieszka. Przeżywają z nami tyle przygód, moja babcia jest dobra, więc musimy jej pomóc, bo to jest biedna staruszka. Nagle robią się dobrze, tak? Czy mieliśmy filmy typu Legion Samobójców, tak? Grupa złych jest wysłana przeciwko komuś. Tradycyjnie, żeby czynili dobro. Wracając do Avengersów, Loki stanął po stronie Avengersów w walce z Thanosem na samym początku. I zginął bohatersko. Ale... Darth Vader. O właśnie, świetny motyw Dartha Vadera, tak? Mieliśmy Dartha Vadera, który musiał uczynić zmuszenie bohaterów twoich graczy, żeby złych, żeby zrobili coś dobrego, może być kurczę, normalnie bym to olał, no ale nie mogę patrzeć, bo nie jestem aż tak zły, żeby zostawić te biedne dzieci, sierotki, bo za chwilę przyjdą orki i je wybiją. Jakby na to nie patrzeć. Nawet zły chce być, w swoich oczach chce być postrzegany jako dobry. No zrobiłem dobrze, tak? Pomogłem, dałem kasę na sierociniec. Większość rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy, źli bohaterowie będą się usprawiedliwiać. W swoich oczach będą się usprawiedliwiać. Każdy chce być dobry. To jest też trochę tak, że patrząc z punktu widzenia psychologii, każdy trochę jakby szuka poklasku, tak czy inaczej. Bohaterowie źli czy złoczyńcy, których my znamy często z kart, jakichś opowieści czy z filmów, to są bardzo często osoby, które chcą jakby, szukają jakby akceptacji i to jest też, oni chcieliby, żeby ktoś w końcu docenił te ich czyny, tak? Oni chcieliby być rozpoznawani, chcieliby być uznani za to, co czynią i dlatego też próbują jakby, widzą, że nie znajdą akceptacji w oczach społeczeństwa i oni próbują też to wytłumaczyć, że ale przecież popatrzcie, ja robię te wszystkie rzeczy dla was na przykład, albo robię to po coś, więc jak im się da czasem taką szansę odkupienia się, czy zrobienia czegoś, co naprawdę tak naprawdę ten poklaski da, im da, to oni mogą chwycić tą szansę. Peaky Blinders oglądasz? Nie. Świetny serial. Gang łoży kasę na sierociniec. W momencie, kiedy dowiaduje się, jest prowadzony przez tam jakieś zakonnice, w momencie, kiedy dowiaduje się, że te zakonnice tam biją te dzieci, cofają pieniądze. Może być taki motyw właśnie, że twoi, bądź bohaterowie twoich graczy są dobrzy i muszą walczyć z kimś złym, z jakimś bossem, jakiegoś kartelu, przejdźmy do cyberpunka, który ogromne pieniądze łoży charytatywnie. On jest postrzegany jako najlepszy filantrop, jako człowiek, który ma fundacji setki tysięcy.
Znowu ojciec chrzestny, Michael Corleone, na samym końcu miał fundację, tak? Był dobrze ale dalej był szefem mafii. Więc poruszyliśmy parę jakby takich ciekawych aspektów, na co jeśli gracze chcą grać złymi postaciami, co zrobić, żeby ci bohaterowie nie byli mordercami tak naprawdę, krwawymi, nudnymi, tylko żeby byli ciekawymi postaciami, tak? To nie mówimy, że granie złym jest nie okej. Jest, może być bardzo fajne, ale znajdźcie sobie cel. Zastanówcie się, jaka wasza była przeszłość, dlaczego w ogóle jesteście źli. To, o czym mówisz, na przykład ten motyw sierocińca wydaje mi się bardzo ciekawy, bo często na przykład psychologicznie agresja wywołana jest jakimiś traumami z dzieciństwa. Tak, być może ja byłem bity, dlatego teraz jestem agresywny, zły, brutalny. I znam tylko takie rozwiązanie. Znam tylko takie rozwiązanie. Kiedy widzę, że dzieciaka ktoś bije, teraz ja jestem tym silnym, to ja przyjdę i wymierzę sprawiedliwość po swojemu. Postanę po stronie dzieciaka, mimo że jestem zły. Jestem zły oprawcę spotka to zło i ta moja złość i ten mój gniew uratuje dziecko. Normalnie mnie to nie powinno obchodzić. Może być tak, że bohater był kiedyś zły, teraz postarał się nawrócić. Wyszedł z więzienia, tak było w filmie, znowu filmy bierzemy i znowu z Alem Pacino. Tak. W filmie... Wiem, widziałem ten film, ale nie muszę przyjąć tytułu. Życie Carlita. Życie Carlita, dokładnie, super film. On był bardzo dobry film. On był zły kiedyś, teraz prowadzi klub, chce być dobry, chce zarobić kasę, żeby wyjechać gdzieś tam na jakieś tam wyspy i poprowadzić tam, mieć tam miejsce w wynajmu łodzi, czy czegoś tam, motorówek. Ale go stare znajomości wciągają. On ma tylko złych przyjaciół, tylko złych znajomych, którzy go wciągają cały czas w zło. Więc to może być tak. Twoi bohaterowie mogą być byłymi złymi, ale znają samych gangsterów, samych gangusów, którzy ich... Dokładnie. To jest temat, który zawsze buduje ciekawą opowieść, aczkolwiek też wymaga mocnego wkładu graczy w historię, czyli przemiana bohatera. Tak jak mówisz, zaczynamy jako źli, kończymy jako dobrzy, albo zaczynamy jako dobrzy, znowu wrócimy do Anakina Skywalkera, tak? Zaczynamy jako dobra postać, przechodzimy na tą ciemną stronę mocy, żeby na sam koniec wrócić z powrotem na tą dobrą stronę mocy. Albo, no bo nie wracać i być tak jak znowu z Batmana, ten dwie twarze, tak? Prokurator super dobry, super moralny i później staje się zły. Bardzo dobry film, który też pokazuje dwuznaczność tego dobra i zła, to jest Infiltracja. Kojarz. Gdzie masz dwóch bohaterów głównych. Jeden to jest policjant, który infiltruje mafię. Czyli teoretycznie on jest dobry, ale musi stanąć po stronie zła, musi zachować się brutalnie i tak dalej, żeby przekonać tych ludzi, że jest jednym z nich. A z drugiej strony masz takiego człowieka mafii, który pracuje w policji i on próbuje te wszystkie śledztwa gdzieś tam utrudniać, umarzać, komplikować. Czyli masz postać złą w dobrej instytucji, postać dobrą w złej mafii, tak? Ale może być też taki właśnie Donnie Brasco. Widziałem, Johnny Depp. Johnny Depp, tak jest. I też Al Pacino i wielu innych aktorów. Też dobra postać, która została wymuszona, żeby brać udział w mafii i robi tak złe rzeczy, że normalny obywatel zostałby już dawno potępiony, siedziałby w więzieniu. Tylko, że to jest dla rzekomo wyższego dobra. Tylko widzimy, jak ta postać się powoli stacza. Ona przesiąga tą mafią i widzimy na samym końcu niezadowolenie z tego powodu, że jednak udało mu się tych swoich kolegów, z którymi zaczął się jakoś tam trzymać, uwalić. Tak, ale tam też jest, masz z drugiej strony Al Pacino, znowu kreację taką, gdzie to jest teoretycznie mafiozo, powinniśmy go uważać za złą postać, a jednak w trakcie oglądania filmu zaczynamy go lubić. I tam rzeczywiście w którymś momencie Johnny Depp, ten policjant, on chce zrobić wszystko, żeby tego Al Pacino jakby na koniec wyciągnąć z tej mafii. On wie, że będzie obława, wie, że oni zostaną złapani i chce jakby jego uchronić przed tym... Al Pacino nie da się nie lubić. Chcę go uchronić przed tym nieuchronnym, przed sprawiedliwością. No i widać, że jest ten taki zgrzyt, bo nagle ten Al Pacino, który rzeczywiście był taki dobry, on nagle zaczyna chyba kojarzyć, że ten jest wtyką i tak coś nie tak. Jest też taki, co mam zrobić teraz? Ja jestem mafiozem, to jest wtyka, teoretycznie powinienem też go załatwić, odstrzelić, ale to jednak jest mój przyjaciel. I zaczyna się pojawiać emocje, które sprawiają, że jednak ta granica, ten balans jest niejasny. Tak jest. Także mistrzu gry, kiedy prowadzisz złym postacią, musisz te wszystkie elementy przeanalizować.
cele, motywacje, jak te postacie są postrzegane, czy zawsze są złe, czy czasami coś je skłania ku dobremu, czy potrafią uczynić dobro, czy same się je postrzegają jako dobre i czy walczą przeciwko sobie w jednej grupie. To musi mistrz gry przemyśleć, ale też przede wszystkim muszą przemyśleć gracze, żeby, bo skoro oni chcą budować tą historię, to oni muszą też w tą historię zainwestować. Na pewno nie radzimy zamienić tych sesji w gonitwę i po prostu w mordowanie, albo próbę po prostu ze strony mistrza gry tylko utrudniania graczom. Bo często są takie teorie, które mówią, twój gracz jest zły, no to tak, to teraz musisz go dojechać. Musisz go wsadzić do więzienia, musisz mu tam, nie wiem, kazać pompki robić i tak dalej, niech zrozumie, że go spotka konsekwencje. Ale z drugiej strony, kiedy gracze będą robić tylko złe rzeczy na swojej drodze, na miejscu jest zawsze jakiś stróż prawa, jakiś szeryf, jakiś rycerz, który broni swoich wieśniaków. Oczywiście konsekwencje złych czynów powinny być, bo skoro żyją w świecie jakiegoś prawa, to ktoś będzie chciał tą sprawiedliwość wymierzyć. Ale mówię, najciekawsze sesje to takie, gdzie jednak będziemy próbować oglądać to zło i dobro jakby z dwóch różnych stron monety, tak? Czyli będziemy próbować pokazać tą niejednoznaczność, że jesteśmy źli, ktoś nas goni, ale to nas pcha do ciekawych historii, tak. Do ciekawych opowieści. Albo gracze robią coś złego, żeby zrobić coś dobrego, tak? Czyli na przykład John Q, Denzel Washington grał, porywa pracowników szpitala, ponieważ jego syn ma chore serce i nie stać go na przeszczep serca i tak dalej. Robi coś złego, on wie, że robi coś złego, że zostaje ukarany, ale jest z tego powodu bardzo zadowolony, bo w ostateczności jego syn dostaje nowe serce, on zwyciężył. Siedzi, tak. Do więzienia, cel został osiągnięty. Teraz przychodzi mi do głowy taki motyw, że gdybym miał drużynę, na przykład taka, która rzeczywiście tak chce mi pokazać, my jesteśmy źli, naprawdę jesteśmy źli, wszyscy się nas boją i tak dalej, może postawić ich w takiej sytuacji, żeby jednak okazało się, że oni przypadkowo nawet zrobili jakieś dobro. Ktoś przychodzi nagle i im zaczyna dziękować, że o, wybawcy tutaj pomogliście mi tak. I to też może ich tak postawić, no ale jak to ktoś nam przychodzi dziękować, my zrobiliśmy coś dobrego, przecież jesteśmy źli, tak. My nie robimy nic dobrego. Człowieka, którego zabiliście, to był jakiś jeszcze większy złoczyńca, który się ukrywał. Jesteśmy wam wdzięczni, tak? Albo żeby zostali zmuszeni poprosić o pomoc kogoś dobrego. Bo właśnie on potrzebuje operacji serca czy czegokolwiek, więc teraz musimy zrobić coś dobrego. To jest temat rzeczywiście bardzo szeroki, możliwości jest multum. My podaliśmy parę przykładów z filmów, z książek, z popkultury, które można wykorzystać, bo ten motyw dobra i zła i tej dwuznaczności i tego, że wszystko zależy tak naprawdę, punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. To takich przykładów jest sporo, można po prostu z tego czerpać. Należy z tego czerpać, żeby budować ciekawe sesje. Tak jest. Także na dzisiaj to tyle. Zachęcamy was do tworzenia ciekawych historii, które mają większą głębię, gdzie gracze nie są źli, bo są źli, tak, bo tak, bądź bohaterowie niezależni są źli, bo jest kapłanem Bane'a, więc on musi być zły. Tylko mają zawsze jakieś drugie dno, tak? Tylko wspomniany przeze mnie, tylko Benedicto Pacifico, on był zły, ponieważ w jego wiosce można było być, on to tłumaczy później, albo bandytem, albo księdzem. Mm-hmm. On wybrał bycie bandytem. Więc zachęcamy was do robienia sesji z głębią, z drugim, z trzecim, z czwartym dnem. I do oglądania naszych kolejnych filmów na kanale To Ja Go Tnę. Śledźcie nas na mediach społecznościowych, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. W miarę możliwości, jeżeli możemy was o to prosić, wspierajcie na Patronite, ponieważ wasza pomoc jest nam bardzo przydatna. Tak jak Szymon nam pomaga zarówno od strony tej właśnie patronite'owej, gdzie dostaje oprócz tego bonusy, jak i od strony wiedzy, ponieważ Szymon jest sadzawką wiedzy i świetnych pomysłów i cieszymy się, że mamy go, że możemy z nim współpracować. Więc zachęcamy was do bycia stałego. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Zobaczcie.